Witam Cię, Kamila. Witam Cię, Michale. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja również się cieszę. Widzimy się w domu dziecka. W Środzie Śląskiej. Po raz kolejny. Po raz kolejny. No, w Środzie Śląskiej pierwszy raz. W Środzie Śląskiej tak, ale w Godzincinie już mieliśmy możliwość, przypadek się spotkać, także widzimy się dla mnie po raz kolejny. No, ale pierwszy raz kręcimy taki materiał, więc trochę stresu jest. Powiedz mi, jakie predyspozycje musi mieć osoba, która pracuje w domu dziecka? No tutaj wiele mogę Ci powiedzieć. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, o miłość, o sympatię, o współczucie, no tutaj trzeba mieć naprawdę powołanie, taką naprawdę sympatię, zaangażowanie w całą tą placówkę i bycie po prostu sobą. No to jest taki priorytet, no trzeba to lubić, trzeba po prostu to czuć gdzieś w środku, gdzieś, że chcesz pomagać tym dzieciom, chcesz z nimi tutaj być, uczestniczyć, bo tak naprawdę jesteśmy osobami, które tak naprawdę wychowują te dzieci. Jesteśmy z nimi cały czas. Kocham okazywać im tą miłość i wsparcie. Dzieci wiedzą, że mogą w ogóle na mnie liczyć, że mają we mnie takie oparcie, wsparcie i mają naprawdę dużo miłości. Także no, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że tu jestem. Chociaż powiem Ci, że to nie jest łatwy chleb, no nie jest to taka łatwa praca, jak się wydaje z boku, że przyjdziesz do pracy, odbędziesz swoje 8 godzin i idziesz do domu. Nie, tutaj naprawdę trzeba wiele poświęcić. Jakie to są trudne momenty dla osoby, która pracuje w domu dziecka? Ja mam trochę inny charakter, inną duszę, inne wnętrze ze względu na to, że to moje powołanie nie wzięło się od tak. Zaczęło się już w podstawówce, jak poznałam pewną dziewczynę, jest moją przyjaciółką do dzisiaj. Nie chcę wymieniać jej imienia ani nazwiska, ale mamy kontakt do dzisiaj. Dziewczyna jest z Wołowa. Chodziłyśmy razem do szkoły i pamiętam, jakie miała trudne chwile w domu. Pamiętam, jak ją z tego domu zabrali do domu dziecka właśnie w Godzincinie. Nie miałam jeszcze wtedy prawa jazdy, nie byłam pełnoletnia, ale to był właśnie ten moment, jak wsiadłam na rower i pojechałam do domu dziecka w Godzincinie, bo ona uciekła stamtąd. Wtedy pierwszy raz spotkałaś... I wtedy pierwszy raz spotkałam się tak, zderzyłam się bardziej z rzeczywistością, bo wzięłam ją na ramę tego roweru i odwiozłam ją do tego domu dziecka, bo wiedziałam, że będzie miała tam lepiej, aniżeli u siebie w domu. I tak było. Na dzień dzisiejszy dziewczyna wyszła na prostą. No ma ciężko, bo każdy w życiu ma ciężko. Nie są to... Na swój sposób, tak. Tak, ale szkoda mi bardzo dziewczyny i od tamtej pory powiem Ci, że... Od tamtej pory po prostu wyszły takie chwile i momenty, które gdzieś tam cały czas w głębi serca mnie są i bolą i skupiam się pewnie przez to, że chcę po prostu nieść pomoc wszystkim. Wszystkim, tak jak tutaj tym dzieciom w placówce i staram się po prostu przełożyć to wszystko samą sobą na nich wszystkich. Ile mogę, tyle pomogę, tyle dam z siebie, ale uwierz mi, że no mówię, nie zamieniłabym tej pracy chyba na nic innego, wiesz? No może tak. Kamila, a pamiętasz ten moment, jak to było, bo ja pamiętam, kiedy ja pierwszy raz byłem w domu dziecka i na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Pamiętasz, jak odwiozłaś tą koleżankę, jakie emocje tobie towarzyszyły? Tak, bo sama siedziałam z nimi, płakałam. Wiedziałam, że robię dobrze, ale patrząc na to, że ona również płacze, płakałam razem z nią. To była taka jedyna alternatywa tego, że wiedziałam, że tam będzie dom dziecka ogólnie dla mnie, pracując tutaj tyle lat, nie tylko tu, ale również w Godzincinie, wiem, że to jest najlepsze miejsce dla tych dzieci. Że wiem, że tutaj osiągną miłość, szczęście i po prostu dostaną to, czego nie mogą dostać w domu. Także no, towarzyszyły emocje i towarzyszą do dziś, nie powiem, że nie. Cały czas myślę i o tej mojej koleżance. No i tak samo myślę o tych dzieciach, które tutaj są, które stąd wychodzą. Bo życzę każdemu dobrze i chciałabym, żeby na świecie naprawdę coraz mniej było takich dzieci w takich instytucjach.
Co to są za historie, Kamila? Historie tych dzieci? Przez cały okres, od kiedy pracuję w domu dziecka, no to wiele historii się przetoczyło. Wiele widziałam, wiele słyszałam, wiele przeżyłam z tymi dziećmi i przeżyłam z nimi wszystko. Dzieci powiedzą ci tak naprawdę wszystko, co chcesz. Dziecko podejdzie, powie ci, że było bite, że było głodzone, było maltretowane, czy nawet wykorzystywane seksualnie. No, to po prostu boli. Ciężko się o tym rozmawia. Dlatego ja jestem po prostu tutaj taką dobrą osobą, która no nie dopuści nigdy więcej, żeby tym dzieciom stała się krzywda. Może tak. No to są emocje, nad którymi ciężko zapanować. Ciężko jest o tym rozmawiać i no naprawdę ciężko jest być i widzieć to wszystko na własne oczy i funkcjonować w tym wszystkim tak naprawdę, bo no ja tu jestem na co dzień i ja się z tym borykam na co dzień tak naprawdę, co nie? Także to nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Dlatego każda osoba, która tutaj przyjdzie, która tutaj jest, pracuje, ma styczność z tymi dziećmi, powinna mieć takie same odczucia jak ja. I powinna naprawdę być tutaj z powołania, a nie dlatego, że musi. Często zdarza się tak, że dzieci, które trafiły do rodzin zastępczych, wracają do domu dziecka? Zdarzało się, że już do nas wróciły, tak. Przypominasz sobie historię, która wywarła na tobie największy wpływ, jak tu pracujesz? Mhm, bardzo. I cieszę się, że tej rodziny już tutaj w tym momencie nie ma, bo no pewnie już bym grochami tutaj eksponowała, ale bardzo mnie to zbliżyło do tych osób ze względu na tą wiedzę, którą posiadam, że wiedziałam, jak te dzieci zostały skrzywdzone. Uwierz mi, że jak wiesz, co dziecko przeżyło, no sam człowiek dorosły nie chciałby czegoś takiego przeżyć, a jeżeli dziecko, ale wiedząc, posiadając tą wiedzę, powiem ci, że no, naprawdę nie da się tak obojętnie po prostu przejść i no nie zwrócić na to dziecko uwagi. No ja mówię, nie potrafię też przejść obojętnie i na przykład nie podejść i nie przytulić dziecka. Ja naprawdę lubię, kocham przytulać te dzieci, często je przytulam. No teraz jest pandemia i są ograniczenia, nie można, ale no i tak daję tym dzieciom mnóstwo, ale to mnóstwo miłości. Kamila, jak bardzo zmieniła cię ta praca? Bardzo mnie zmieniła. Powiem ci, że kiedyś nie miałam takich wartości życiowych, takich jak mam teraz. W podstawówce widziałam wiele osób, które się wyśmiewały z takich dzieci. Nie było to miłe. Może gdzieś tam stałam z boku i nie robiłam w sumie nic, żeby temu zapobiec, ale później sama znalazłam się w takiej, a nie innej sytuacji. I to jakoś mnie zmieniło. Później dlatego mówię już, jak zatrudniłam się w Godzięcinie, to była moja pierwsza praca, dom dziecka. I później tak już to się potoczyło, powiem ci szczerze. I zmieniło mnie strasznie, diametralnie. Jestem takim otwartym, ciepłym człowiekiem. Ja wiem, że te dzieci do mnie tak lgną. Naprawdę, lgną. Zauważyłem strasznie. Tak. Jesteś dla nich jak mama po prostu. Tak. Tak, no powiem ci, że często słyszę, że mnie dzieci kochają, chcą właśnie, jak mnie przytulają. No to właśnie dlatego, jak byłeś świadkiem tutaj, bo to jest moja mama, bo tamto, no te dzieci mają swoich rodziców, tak? Ale to jest tak, dla mnie to tak... Całkiem przypomniało mi to przed chwilą historię, sytuację jak z domu, kiedy dziecko przed momentem otworzyło tutaj drzwi i zapytało się, kiedy mam lekcję? Tak, tak, bo ja jestem tą taką osobą, która musi to pamiętać. Znaczy musi, nie musi, chce, ale już mam tak po prostu w głowie już poukładane, że już mam gdzieś to ułożone, że on o tej, ona o tamtej, nie chcę wymieniać po prostu imion tych dzieci, no ale po prostu trzeba to pamiętać, trzeba mieć gdzieś to tam w głowie poukładane. Tak, także no mówię, te dzieci po prostu wiedzą, do kogo mają się udać, do kogo mają przyjść i
Tak to wygląda. Często wracają do ciebie? Utrzymujesz jakiś kontakt z byłymi wychowankami? No powiem ci, że no, za każdym razem już tyle dzieci, co wyszło, no to mam kontakt do dzisiaj. Mam kontakt do dzisiaj, no wiadomo, media społecznościowe, no to Facebook i inne sprawy, no to mamy się tak na co dzień. Każdy wrzuca zdjęcia, gdzieś tam komentuje, ale potrafimy do siebie zadzwonić, napisać, zapytać co tam, jak tam. I na przykład jedna nasza wychowanka, która lada moment wyjdzie, już z założenia, że pani Kamilo, umówimy się już tego i tego dnia, w środę przyjedzie pani, zostanie pani po pracy, a to, a tamto, już się po prostu, wiesz, nad wyrost umawiamy, że się spotkamy po prostu i miło spędzimy czas. No wydaje mi się, że właśnie za to moje oddanie i za to moje ciepło i tą miłość włożoną w tą pracę, te dzieci po prostu, no nie wiem, jak to ubrać ładnie w słowa, no dziękują mi po prostu za to, że teraz jestem, za to, co robię, i za to, co im po prostu dałam przez ten czas, co one tutaj są. A dałam im miłość, a to jest chyba najważniejsze. No jesteś takim światełkiem tutaj, wiesz, powiem ci, że jak się wchodzi do tego miejsca, które tak już wydaje się być takim przerażającym, na samą myśl, że wiesz, że jadę do domu dziecka, otwieram drzwi i po prostu pojawiasz się ty i taka pozytywna energia, światło tego miejsca po prostu. No to tak chyba każdy mówi. Dyrektor też tak zawsze mnie nazywa. Ja nie jestem tą taką złą stroną wychowawcy, że ja im coś każę, oni coś muszą robić. Nie jesteś urzędniczką. Tak, i może dlatego mówię, ja jestem tą taką dobrą stroną, że ja ich gdzieś zabiorę, ja z nimi gdzieś pójdę, my coś zrobimy. Ja ich właśnie poprzytulam, nie wiem, pójdę uczesać włosy, spędzimy miło czas. Dom dziecka to jest taki generalnie ciężki temat. O tym się nie rozmawia na co dzień. Generalnie też nikt z wychowawców, z pracowników placówek, domów dziecka nie opowie ci w ten sposób historii życia. Mhm. Bo tego nie zobaczysz w telewizji, nie zobaczysz tego na filmie. To trzeba poczuć, to trzeba przeżyć, po prostu w tym trzeba być, trwać. Ja już jestem nauczona tego życia, bo naprawdę 10 lat to jest sporo czasu tutaj. Sporo tych dzieci się również przewinęło. Wiadomo, mówię, każde dziecko ma swoją historię. Każde. Naprawdę każde. No nie ma tutaj dzieci, które trafiły do domu dziecka, bo tak im się chciało. Tylko musiało coś się w tym domu wydarzyć. Dla mnie tacy ludzie w ogóle nie powinni mieć prawa na posiadanie takich dzieci. W ogóle powinni mieć zakaz, ale... No, często też niesłusznie mówi się o tym, że dom dziecka jest czemuś winny. To nie jest tak, prawda, Kamila? Nie, nie, to nie jest tak właśnie. My nie jesteśmy niczemu winni, bo my jesteśmy taką instytucją ostateczną w sumie, bo mówię, nie zareagował nikt. Jesteście dziecko... końcem tego kija po prostu. Tak, my jesteśmy na samym końcu. Bo mówię, za chwilę te dzieci, mówię, osiągną pełnoletność i co z nimi dalej? Czy ktoś się o to zatroszczy? Nie, my jesteśmy takim ostatnim ogniwem, które po prostu zapewnia im ten dom, to ciepło, finanse. Przecież placówka nie wymaga nic od dzieci, tak? No teraz są różne tam fundusze takie socjalne, te 500+ i inne rzeczy. No to nie jest tak, że placówka z nich korzysta. Te pieniążki są odkładane. Każde dziecko ma założone konto i te pieniążki są odkładane na ich konto. Ale poza tym mówię, dzieci, które tutaj przebywają, one, jak widzisz, wczoraj był u nas Mikołaj, przyniósł prezenty, paczki również. No te dzieci naprawdę cały czas coś dostają, no, pozyskujemy cały czas sponsorów. To nie jest tak, że one są tu same wszystkiemu. One po pierwsze nie są winne, że tu są. My również nie jesteśmy winni, że te dzieci muszą tu być. Ale staramy się znaleźć im dom. Dom, kochającą rodzinę. Wiadomo, że na co dzień no nie ma tego dużo, a dzieci jest sporo. Czy Kamili zdarzało się czasami wychodzić poza kompetencje, poza to miejsce i robić dla tych dzieci coś zupełnie poza swoimi obowiązkami? Nie wiem, czy mogę o takich rzeczach mówić. Tak, niejednokrotnie. Niejednokrotnie pohamowałam się na taki skok w bok. Nawet wiele rzeczy zrobiłam dobrego dla tych dzieci,
każdy ma jakieś założenia. No i ja z założenia wychodzę tak, a nie inaczej, że dziecku trzeba pomóc na tyle, ile można, na tyle trzeba się postarać. I ja się staram i robię to własnymi siłami, nawet poza pracą. Wiele razy słyszałam nawet i na własne uszy, że dziecko podchodzi i mówi do mnie: pani Kamilo, pani mnie weźmie do domu. Co powiesz takiemu dziecku? A pani mnie weźmie chociaż na wakacje, a chociaż na święta. Dodaję zdjęcie z choinką, a ktoś mi pisze komentarz: chciałabym takie święta z panią, pani Kamilko. No to powiedz, czy serce się nie kraja? No kraje się strasznie. Dlatego to jest taki moment, że teraz jeszcze w ogóle zbliżają się święta. Sama myśl, że część dzieci zostanie tutaj w placówce, że spędzą święta tutaj. No to się serce kraje tak naprawdę. Ile dzieci zostaje? No akurat w tym roku czwórka. Czwórka zostaje, reszta idzie do domu na przypustkę. I tak, no powiem ci, że sama myśl, że ja będę spędzać, znaczy Wigilię tutaj jestem, ale że na przykład Boże Narodzenie dzieci będą tutaj z innymi wychowawcami, z innymi pracownikami. No jest takie smutne, bo dla mnie takie patrzenie przez okno w taką pustą przestrzeń jest czymś strasznym. Jest, no gdzieś boli, naprawdę boli mnie. Naprawdę, one oczekują, to nie jest tak jak nasze własne dzieci. No, no kochasz, bo kochasz, tak? Są, bo są. Ale tu dzieci potrzebują jednak tej troski, miłości, tego przytulenia, takiej pewności, że jesteś i zawsze będziesz. A tak naprawdę, widzisz, nie zmieniam pracy, bo nie chcę jej zmieniać. Bo kocham te dzieci i kocham tu być. Kocham po prostu robić po prostu taką dobrą stronę życia. I tyle. Miałam nie płakać, bo gdzieś tam w głowie sobie układałam, że na pewno nie pójdzie mi łza. Nie ma mowy. Ale jesteś taki wyduszacz łez. Po prostu taki do zabicia cię chyba. Wiesz, wydaje mi się, że ja czuję te emocje, dlatego też z tobą się spotkałem, bo wiem, jakim jesteś człowiekiem i czuję, jakie emocje mogą przychodzić do człowieka, który pracuje w tym miejscu. No bo to się chyba nie da tak obojętnie przejść. Myślę, że się da, tylko trzeba być po prostu innym człowiekiem, a ty jesteś wyjątkowym. Bo ja nie traktuję tej pracy jako pracę, tylko jak takie niesienie dobra. Ja się cieszę, że tu jestem i że widzę te dzieci codziennie rano, codziennie je budzę. Codziennie mnie widzą, jak otwierają oczy. I to jest takie wspaniałe, że po prostu mogę tu być, mogę z nimi tutaj żyć, uczyć ich czegoś nowego. I za każdym razem jest inaczej. Nie ma tych samych dni. Nie ma. Codziennie jest coś innego. Dlatego ciężko tak przedstawić po prostu taki układ pracy w sposób inny, aniżeli ci to opowiedziałam. Tęsknisz czasami za tymi, co opuszczają dom dziecka? Bardzo. Bardzo. Tylko, że mam z nimi kontakt. To też jest dobre. Bardzo się cieszę, że dzieci odchodzą i są gdzieś dalej lub idą do rodziny zastępczej. Ale często się zastanawiam, czy mają na tyle miłości, ile sama im dałam. A wiem, że dałam jej dużo. I to mnie po prostu nieraz tak zastanawia. Ale praca naprawdę jest cudna. Ciężka, bo ciężka, ale warto. Warto się poświęcić. Kamila, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za wywiad, ale dziękuję Ci też za to, że jesteś takim człowiekiem, jakim jesteś. W takim miejscu. Bo tacy ludzie jak Ty są bardzo potrzebni na świecie. Cieszę się również. Chociaż wydusiłeś ze mnie trochę łez. Niezaplanowanych.
ale to są emocje i sam wiesz, jak wywiera to na ludziach taka rozmowa. Ale cieszę się, że mogłam powiedzieć o swojej pracy, o swoim zamiłowaniu i o tym, co kocham. Dziękuję ci. Również.